Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od plotek. Premier Mateusz Morawiecki jutro w Katowicach. Skoro ja słyszałem, to być może Pan też słyszał. Nie dotarła do mnie wiadomość, że jutro chce się spotkać z nami pan premier Mateusz Morawiecki, no ale gdyby tak było, to byłby to dobry znak i świadczyłoby to o tym, że no jednak ten dialog jest możliwy na szczeblu rządowym. Jeżeli premier taką chęć albo przede wszystkim, a potem przyjedzie na Śląsk, może jutro, może w poniedziałek, to czy to oddala od nas, od was widmo strajku, jaki zamierzaliście, jakim groziliście po fiasku rozmów w Warszawie? Sam przyjazd pana premiera to jeszcze nie jakiś sukces, który umożliwiałby odejście od pogotowia strajkowego, bo nam potrzeba zmian w polityce energetycznej kraju do 2040 roku, jasnych deklaracji, że rząd polski zgodnie z tymi wytycznymi Unii Europejskiej mówiącym o Zielonym Ładzie jednak tą ścieżkę swoją własną dotyczącą paliw kopalnych będzie prowadzić. No ja przypominam, że ponad 70% energii dalej w Polsce jest uzyskiwanych z węgla i tutaj na szybkie zmiany pozwolić sobie nie możemy. Zresztą już taki pierwszy sygnał był, bo Polska jako jedyna nie podpisała się pod postulatem ładu, Zielonego Ładu do 2050 roku. Panie przewodniczący, jeżeli to skonkretyzujmy, jeżeli do tych rozmów z premierem dojdzie do poniedziałku, jak głosi to ultimatum, to czego, co one musiałyby przynieść, żeby górnicy zrezygnowali, związkowcy przede wszystkim zrezygnowali ze strajków? No przede wszystkim musiałby paść konkretne deklaracje zmian założeń polityki energetycznej. Musiałby się zacząć... Energetycznej i klimatycznej, jak rozumiem. Są dwa dokumenty, na których opiera się spór dzisiaj, tak? Tak, i deklaracja, że będą w Unii Europejskiej rząd polski walczył o swoje interesy, patrz, o interesy przemysłu na Śląsku. Tylko od tych restrykcji, panie przewodniczący, nie ma odwrotu. Kierunek właściwie jest przeciwny. No dzisiaj Unia zaostrza te redukcje w 2030 roku do 55%. Ja bym się tutaj z tą tezą, że tak Unia restrykcyjnie działa wobec paliw kopalnych, do końca się nie zgodził. Przykład? Węgiel koksowy. Nagle okazało się, że bez węgla koksowego Unia sobie nie da rady, bo przecież te słynne ekologiczne różnego rodzaju wiatraki są na przykład z żelaza, żeby je można było wyprodukować, potrzebny jest węgiel koksowy. No, parę refleksji może w Unii Europejskiej być, że jednak tego węgla się tak od razu za burtę wyrzucić nie da. Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, jest z nami. Po raz drugi witamy Państwa również. Po raz drugi dzień dobry. Dzień. Panie przewodniczący, Bogusław Ziętek na przykład mówi tak, bomba atomowa, to będzie bomba atomowa zrzucona na Śląsk. Proszę mi tak spróbować w szczegółach, w możliwym skrócie wyjaśnić, jakie będą skutki tych regulacji, którym się sprzeciwiacie na Śląsku. My widzimy zagrożenie polegające na tym, że zacznie się redukcja przemysłu wydobywczego. My zawsze twierdziliśmy... To wielka niespodzianka nie jest. Nie jest wielka niespodzianka, ale jedno miejsce pracy w górnictwie generuje 4 poza. Potem następnie... Ale to nie będzie trwało wiecznie przecież i chyba też mieliście tego świadomość rok temu, 2 lata temu i 5 lat temu. No ale to przecież działy się różnego rodzaju reformy, mniej lub bardziej uciążliwe, ale w jakimś cywilizowanym okresie czasowym i nie w takim tempie, jak to jest teraz mówione i mówimy, i mało tego, przemysł wydobywczy idzie na pierwszą linię, potem będzie przemysł metalowy, o gazie też się mówi, że jest nieekologiczny, patrz na przykład Ostrołęka, gdzie chcieli nas zjeść, jak mówiliśmy, że trzeba dokończyć Ostrołękę na węgiel, nie, bo to już jest niemodne, teraz zrobimy na gaz. A przecież Unia Europejska mówi, że gaz też zlikwiduje, będzie ekologiczny. Wszystko niech zlikwidują. Potem mamy przemysł metalowy, przemysł motoryzacyjny, hutnictwo, to są wszystko naczynia połączone. Jeżeli te firmy, te fabryki wielkie zaczną padać jedna po drugiej, no to co będziemy mieć w Polsce? No może muszą się dostosować do tego, żeby po prostu
dostosować się do celów. Ale to dostosowanie klimatycznych, jest... które nie jest niemożliwe. No, to... Ale przecież my już od dawna się dostosowujemy. Są już czyste technologie spalania węgla, tylko ktoś w Europie wymyślił, że tylko zielona energia może być taka, która pozwoli Europie funkcjonować. Ile, tak, waszym zdaniem, ile kopalń w tym przyszłym roku trafi pod nóż, jeżeli to wszystko, o czym dzisiaj mówi rząd, się ziści? Rządowi się wymskło, że 4 kopalnie, z tym, że oni twierdzili, że 2, nawet oni nawet mylą rudę z rudną. No więc o czym my tu rozmawiamy? No to już przy takiej haśle pani Ewy Kopacz, jak rządziła Platforma, no to był efekt natychmiastowy, akcje protestacyjne i teraz jest powtórka z historii. A mówi się już o dużo więcej kopalniach i to o kopalniach, które mogą spokojnie wydobywać węgiel, które mają też ten węgiel koksowy, no, który też Unia podobno już teraz ale kopalnia Ruda toleruje. Ma podnosić węgiel koksowy, a słyszałem, że Solidarność Górnicza tak bardziej przychylnie patrzy na Piasta i Ziemowita na przykład, a nie, nie, nie. Na... Dalecy jesteśmy od dzielenia kopalń na te, które by można zlikwidować już, a może jutro, a może pojutrze. To nie my tak będziemy jest? Likwidować kopalń. Kopalnia według nas ma tylko jeden sposób, żeby ją zlikwidować. Kiedy już nie ma tam węgla, no, czyli nikt nie będzie kamienia kopał. Kopalń zlikwidowano w Polsce kilkadziesiąt i da się to zrobić w spokoju społecznym, ale w sposób naturalny. Ale jeżeli będziemy wybierać sposób polityczny, to zawsze się to kończyło za dymą. Panie przewodniczący, ale wczoraj, może panu ulżyło, kiedy pan usłyszał, czy przeczytał słowa Ministerstwa Klimatu, które protestowało w Brukseli. Nie są znane skutki takiego działania dla gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Pisał minister Kurtyka do szefowej Komisji Europejskiej w sprawie właśnie podniesienia redukcji do 55%. A wy mówicie, że to chce likwidować za wszelką cenę. Co innego, być może jest to napisane teraz pod kątem właśnie tego, co się zaczyna dziać na Śląsku. No, papier wszystko przyjmie i tutaj też a trzeba patrzeć, może jest jeszcze co się inaczej. Dzieje, może to jakie są realne działania. Może to jest ściema, ale tym razem dla związkowców. No są różnego rodzaju ściemy. Może być ściema dla Unii Europejskiej, a można robić swoje, można ściemniać związkom, tylko że związki są zbyt doświadczone, żeby je tak łatwo, no nie chcę używać wulgaryzmu, żeby je oszukać. Tak pan sądzi, bo czytałem pańskie słowa na ten temat, dlatego mówię o tej ściemie. Pan naprawdę sądził, czy naprawdę sądziliście, że plan transformacji górnictwa to była taka ściema dla Unii Europejskiej? Znaczy ja wyraziłem się w prozie to, co niektórzy używają, że no uważałem, że to jest ściema. To było taki duży skrót myślowy. Mnie chodziło po prostu o to, że oczywiście no, trzeba pod Unię Europejską pewne założenia robić, no bo takie są realia i my sobie z tego zdajemy sprawę. Ale nie do końca wszystko to, co jest zapowiedziane, musi być w takim tempie czy w czasookresie robione, mówi jak to się tak. pisze. Myślałem, że my tu wszystko będziemy robić swoje, a zapowiedzi Michała Kurtyki, ministra klimatu, to formalność, a tu się okazuje, że jesteśmy naprawdę po wyborach, a oni naprawdę chcą skończyć z węglem. Pan mówi, że związki są doświadczone, nie dadzą się zrobić za przeproszeniem w balona. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że związki nie dają się zrobić balona. Powołały komitet protestacyjno-strajkowy, ogłosiły pogotowie strajkowe. Przed wyborami wcale nie było lżej, ale nie było tak otwartych wyborami? Zapowiedzi likwidacji kopalń jak teraz. Prezydenckimi? No, przed wszystkimi. No, zawsze przed wyborami to nas przyjeżdżają politycy. I mówią nam czułe słówka. Ale... O ile pamiętam... Lwia część związków poparła w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudę, mimo że w tle były wciąż napięcia, już były dosyć poważne napięcia. Ale o to związane już trzeba z Polską Grupą Górniczą. Inne związki, które są bliżej opcji rządzącej, które w swoich telefonach mają numery na przykład do premiera Morawieckiego. OPZZ jest daleko od prawej strony sceny politycznej. To z pewnością, ale pan w poniedziałek siedział przy jednym stole. Zakładaliście wspólnie międzyzakładowy komitet protestacyjno-strajkowy. Mamy na myśli tutaj Solidarność. Na Śląsku jest troszkę inna sytuacja niż w skali całego kraju. My z Dominikiem Kolorzem no, nie wchodziliśmy w konflikty, staraliśmy się współpracować, to raz, a dwa, no, mamy doświadczenia historyczne.
każdym momencie, gdzie związki zawodowe nie patrzyły na swoje jakby upodobania polityczne, a razem działały, były skuteczne. No więc my od tej formy nie uciekamy, bo wiemy, że to jest najskuteczniejsza. Ja rozumiem, ale Śląsko-Dąbrowska Solidarność również poparła prezydenta Dudę w wyborach, w niedawnych wyborach. Mimo, że podkreślam, wciąż była nierozwiązana sprawa PGG, postulaty związkowe również niespełnione w sprawie Sasina, w sprawie pełnomocnika do spraw górnictwa, w sprawie planu restrukturyzacji PGG. No ale to można to w ten sposób potraktować, że Solidarność ma dalej pełne prawo żądać nawet od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, żeby się zaangażował w sprawy górnicze. A pamięta pan, co prezydent Rzeczpospolitej mówił 2 lata temu na przykład o węglu? Aż tak bardzo nie obserwowałem wystąpienia. A to moja bardziej praca, to ja panu przypomnę. Szczyt klimatyczny w Katowicach, rok 2018. Mówi pan prezydent, że węgla mamy na 200 lat i on, dopóki jest prezydentem, nie pozwoli, żeby ktokolwiek podniósł rękę na górnictwo. No i chciano go za chwilę zjeść, bo pamiętam tyle negatywnych komentarzy, które dostał. U nas jest niemodne wierzyć w węgiel. My w ten węgiel wierzył, wierzymy. Że będziemy węgiel do 2218 wydobywać na Śląsku? No ja tak długo żyć nie będę, ale myślę, że no, ten węgiel jednak, tego węgla trochę jednak mamy. Technika idzie do przodu, nie wiadomo co będzie. Związkowcy są nieśmiertelni, no to wie pan. Dziękuję bardzo. Bogusław Ziętek mówi o bombie atomowej. Żartuje się, że jak spadnie na świat, to przeżyją Karaluchy i Keith Richards. Ten z Rolling Stonesów, wie pan, nieśmiertelny. A może na Śląsku to jeszcze związkowcy. Nie jest tak dobrze, nawet pan sobie nie zdaje sprawy, ile przeżyliśmy w ostatnim czasie tragedii, ilu dobrych działaczy odeszło. To nie jest taka łatwa i przyjemna praca, jak się niektórym wydaje. Panie przewodniczący, no dobrze, to skoro pan wspomniał o prezydencie Dudzie, gdzie dzisiaj jest prezydent, który sam przedstawiał się jako poważny, szczery obrońca górnictwa? No pewnie prezydent jeszcze odpoczywa po intensywnej kampanii wyborczej. No my na razie jesteśmy na etapie zaproszenia pana premiera, jeżeli to będzie nieskuteczne. Być może koledzy z Solidarności zdecydują, że tu potrzeba prezydenta. No, jeżeli tak daleko pójdziemy, no to trudno, będziemy rozmawiać nawet na takim szczeblu. A czy u pana w znacznie mniej prawicowo ukierunkowanym związku zawodowym na pewno jest pełna chęć do tego, żeby dzisiaj protestować wspólnie z Solidarnością, która ma na swoim koncie, patrząc od góry, bardzo ścisłą współpracę z rządzącymi? Są różne opinie, ale od tego jest centrala, od tego jesteśmy. Wczoraj miałem na przykład spotkanie z wszystkimi organizacjami związkowymi OPZZ, które są tak de facto w większości w górnictwie we wszystkich kopalniach. I wniosek jest jeden. My możemy mieć różne opinie, różne zapatrywanie się na współpracę z Solidarnością. Sytuacja wymaga, żeby tą współpracę kontynuować dla dobra naszych załóg. Powiem górnolotnie. Czyli opinie różne, czyli jest również sprzeciw, żeby po tym, jak na przykład Solidarność przez 5 lat, patrząc na działania na przykład przewodniczącego Dudy, właściwie szła pod rękę z rządzącymi, to żeby dzisiaj też uczestniczyć w czymś takim. My aż tak daleko nie sięgamy jak przewodniczący Kolosz? Duda, czy przewodniczący Radzikowski. Oni mają swoją politykę, oni mają swoją radę polityki. Ale to jest inny związek, to jest jedna wielka Solidarność. No to przepraszam. Ale ja nie mam żadnych uprzedzeń ani do Solidarności, nie, ani nie do Sierpnia 80, ani do nikogo czy innego. U pana, czy pan zetknął się z opiniami, że to no, nie powinno was tam być może być po tym wszystkim? Nie, aż z tak daleko idącymi opiniami radykalnymi, mówiącymi o tym, że nie współpracujemy z Solidarnością, niech se sami tą żabę jedzą, nie było. Czyli tylko dystans i sceptycyzm, jak rozumiem, tak? No, ale, że tak powiem, złagodzony i wygrała opcja, że jednak trzeba iść razem, bo to jest jedyne wyjście w dzisiejszej sytuacji, żeby ratować polskie górnictwo i nie tylko. Panie przewodniczący, wróćmy do sprawy jeszcze tej ściemy, o której pan mówił, że to ściema dla Unii Europejskiej, cała ta polityka klimatyczna. Bo tak sobie próbuję to wyobrazić. Znaczy, pan myślał, że polski rząd nabierze Unię Europejską, my będziemy sobie dalej federować, a się tam coś w dokumentach poprawi i wyśle do Brukseli?
Nie mówię, nie w ten sposób myślałem, a jedynie spodziewałem się, że w tych zalewie, sam pan mówił, różnego rodzaju dokumentów, gdzie to jest w setkach stron różnego rodzaju decyzji, można pokazać tą zieloną stronę Polski i chęć, która jest do transformacji, bo przecież zamiast importowanego węgla z Rosji promujmy odnawialne źródła energii. Myśmy nigdy nie byli przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii, tylko że to musi być stopniowe odchodzenie od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. I takie stanowisko można do Unii zdecydowanie pokazywać, ale nie na zasadzie gwałtownego odejścia od węgla i co dalej? Przecież tak szybko się nie przestawi energię na odnawialne źródła energii. Na tym polegał problem. Czy związki, mówicie, że zmarnowaliście kilka miesięcy, a czy związki zmarnowały kilka lat tak naprawdę? Ostatnio, z tego co pamiętam, to głównie upominały się w PGG na przykład o podwyżki. A co z tymi wszystkimi sprawami technologicznymi, o których pan mówi? Czemu w tych sprawach nie mobilizowaliście rządzących? Dzisiaj być może bylibyśmy na innym etapie. Znaczy się, na pewno nie bylibyśmy na innym etapie. My nie musimy nikogo mobilizować. My nie jesteśmy od zarządzania firmami. Brutalna prawda w skrócie jest taka, że gdyby energetyka odbierała zakontraktowany węgiel, nie byłoby tych problemów. My w ostatnim czasie były nieprzewidywalne rzeczy, taka jak pandemia, jak spadek zapotrzebowania na energię też na skutek pandemii, no jeszcze te nieszczęsne, zielone, różnego rodzaju żądania odejścia od węgla, to spowodowało, że jesteśmy teraz w kryzysie. Niech zaczną ten węgiel kupować, a nie importować i wyjdziemy na prostą, ale to od tego są zarządzający, no pokazywali jak to jest dobrze, jak to jest fantastyczna firma, na przykład Polska Grupa Górnicza, no to niech dalej ciągną ten wózek. Nie sztuką jest pokazywać, że jest się mistrzem świata, kiedy są wysokie ceny węgla, kiedy jest koniunktura, kiedy nikt tego górnika nie kopie. Sztuką jest teraz pokazać, jak wyjść z tego kryzysu niezawinionego przez górników, to na 100%, i nie do końca zawinionego przez zarządzających tu na Śląsku polskim górnictwem. Ale gorzej już było na szczeblu warszawskim. Przecież my od dłuższego czasu nie mamy poważnego ministra. Przecież przerzucano się jakim różnego rodzaju pełnomocnikami, aż doszli do pana Sobonia, który no jest też de facto pełnomocnikiem, ministrem do spraw energetyki i górnictwa, czyli że ucieka się od osoby, która by mogła być w 100% odpowiedzialna za sprawy górnicze. Nie, żebym mówił, a nie mówiłem teraz, ale tak gdzieś od dymisji ministra Gawędy pytałem o to kolejnych związkowców. Mówili, a może nie, może to nie pokazuje prawdziwego stosunku do tego, czy nie zwiastuje tego, co będzie w górnictwie. Poczekajmy, zobaczymy. No proszę bardzo, to mądry związkowiec po szkodzie. Znaczy jeszcze szkody nie ma. Jeszcze nie liczę, ma. Że dojdziemy do takiego punktu, że tej szkody nie będzie. Ta szkoda, ale... to ta jeżeli ta szkoda będzie, będzie ten strajk taki jak w 2015, czy gorszy? A to wszystko zależy. Repertuar protestów mamy bardzo duży. I jaki jeszcze... to repertuar protestów, proszę powiedzieć? Warszawa? Czemu wszyscy od razu Warszawa? Niech się boi trochę, no co mi tam. W Warszawie co chwilę są jakieś protesty, jeszcze teraz ograniczone do 150 osób, bo względy sanitarne, my jak robimy protest, to już musi być potężny protest. No wie pan, to ja widziałem te sceny z młodzieżą, z tęczowymi flagami, to jak podejrzewam, wyślą policję na was, to tak łatwo nie będzie. No, ja tutaj szkoda, że ten protest z tęczowymi flagami, czy ekolodzy, bo też był w Warszawie, zrobili w czwartek, a w piątek był protest górników z Brunatnego. Mogli w piątek próbować protestować. Byłoby ciekawie. Może wy, panie przewodniczący, w ogóle to powinniście inaczej zaplanować i w Brukseli protestować. To tam zapadają decyzje kluczowe. Jeżeli pan myśli, że w Brukseli nie byliśmy, to jest pan w błędzie. W Brukseli już nieraz protestowaliśmy. Każde miejsce na kuli ziemskiej jest dla nas dobre, żeby pokazać swój sprzeciw. Nie ma takiego miejsca, w którym górnicy, związkowcy nie palili opłat, proszę państwa. Ja myślałem, że to Platforma demolowała górnictwo. To też tak powtarzaliście bardzo często po tym, kiedy nastała dobra zmiana. To jak to jest dzisiaj z perspektywy pięciolecia rządów PiS? Znaczy, teza, że Platforma miała pecha przede wszystkim, bo ona rządziła w okresie dekoniunktury. Nie trzeba było być mistrzem świata, żeby tą sytuację jakoś wyprowadzić na prostą, i miała w swoich szeregach panią premier Ewę Kopacz, która sobie nieopatrznie rzuciła w eter, że likwiduje 4 kopalnie, no i się potem zaczęło. PiS miało szczęście, bo miało koniunkturę, co zresztą sami przyznawali, mało tego mówili, co mi się bardzo podobało. Głosujcie na nas, bo jak głosujecie na nas, to jest koniunktura, są wysokie ceny węgla, widzicie jaki to jest skutek?
No teraz się trochę zmieniło, tylko że nie ma kolejnej opcji rządzącej, bo już Platforma swoje zrobiła. Teraz wychodzi, że PiS robi swoje, ale nie ma w perspektywie kolejnej opcji, która by mogła to górnictwo wyprowadzić na prostą, więc musi to zrobić PiS. Nawet w tych trudnych warunkach. Ja pamiętam słowa, wczoraj przytaczałem je pani senator Tobiszowskiej, ministra Tchórzewskiego, premier Szydło z poprzednich lat, którzy nie dość, że mówili, że będą bronić górnictwa, że to górnictwo będzie istnieć, funkcjonować przez wiele, wiele lat jeszcze. Prezydent Duda mówił nawet, że kilkaset lat, tak, taki optymizm nawet bił z ust głowy państwa. Ale to, panie, jeszcze pan wszystkich nie ruszył. My mamy nawet nagrania pana prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że wara od górnictwa. Mamy cały repertuar wszystkich polityków, nie nagranych szpiegowsko. Oficjalnie to mówili Beter. Taśmy związkowców niedługo uderzą, proszę państwa. No. Natomiast jedna rzecz to minister Tchórzewski, pamiętam jak na którejś z barburek w Rudzie Śląskiej mówił, chcemy otwierać nowe kopalnie, pomóżcie nam górnicy znaleźć miejsca, żeby był nowy węgiel, potrzebujemy nowego węgla. To przepraszam, kto kogo oszukiwał przez... To wtedy oszukiwano, znaczy, czy teraz oszukiwano? Ja Tchórzewskiemu wierzę, bo on do końca chciał rzeczywiście budować kopalnie. To jest jego pomysł Ostrołęka, on to cały czas promował, no ale widocznie nie miał takiej siły przebicia i ta zielona fala zmiotła go z areny politycznej, jeżeli chodzi o tutaj... Miał tyle siły przebicia, że tam wydano trochę milionów publicznych pieniędzy, panie przewodniczący. No to więc trzeba to skończyć, żeby się te publiczne pieniądze nie zmarnowały. A mówi się już o przestawieniu na gaz. Kolejne miliardy, a za chwilę Unia powie nie, nie, nie. Gaz jest też szkodliwy. A idźmy wreszcie do epoki kamienia łupanego i to będzie spokój. No bo to w tym kierunku jedzie. Mięsa pan nie będzie jadł niedługo, bo to jest nieekologiczne i tam jest dwutlenek węgla, jak się zwierzęta hoduje. To prawda. Różne cuda już wymyślają. No jest prawda, ale nie możemy się dać zwariować. No. Panie przewodniczący, kto kogo oszukał? Proszę mi wytłumaczyć. Wtedy oszukiwano, czy teraz oszukują górników, związkowców, ludzi, politycy rządzący? To jest źle postawiona teza, bo ja się nie czuję oszukany. Ja czuję, że ten rząd nie umie sobie poradzić z górnictwem i z tą problematyką klimatyczną, a to jest trochę różnica. Czy rząd oszukuje, czy po prostu nie daje rady z tą sytuacją, jaka jest. O oszustwie byśmy mogli mówić, gdyby rzeczywiście ofen powiedzieli górnicy 100 lat, jak to się mówi na barburce. No tak mówili właśnie. Ale na barburce to jest, na barburce się różne rzeczy mówi. A przepraszam. Pan kiedyś na karczmie... Takich fauli się nie gwiżdżę po prostu. Przepraszam, nie panie powiem, co się śpiewa, bo... Ale zaraz, no przyjeżdża... Wie pan co, no bez przesady, no przyjeżdżają... A to nie tylko na barburkach były tego typu słowa mówione, bo szczyt klimatyczny to było jednak... To co prawda Gruzin, ale nie barburka. 200 lat, bezpieczeństwo energetyczne, priorytety i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczyty klimatyczne ja też jeździłem, byłem obecny, nawet byłem w Bonn w Niemczech i widziałem, jak to przebiega. Widziałem panów ekologów, którzy byli w sukienkach tych z trzciny cukrowej ekologicznej, a za chwilę ich widziałem w wypasionych garniturach, gdzie wszędzie był ślad węglowy. No co innego są szczyty klimatyczne, a co innego jest normalne życie i to trzeba ładnie umieć połączyć. No są duże siły te zielone i trzeba z nimi umiejętnie walczyć, bo wrócimy do tezy, że trzeba ich umieć ściemniać. Proszę. Panie przewodniczący, na koniec zupełnie ostatecznie. Jutro w Rudzie Śląskiej ma zjawić się delegacja ministra, pod przewodnictwem ministra klimatu. Będą oglądać Hutę Pokój pod kątem fabryki samochodów, polskich samochodów elektrycznych. Słyszał pan? Myślałem, że ma być milion samochodów elektrycznych. Kontynuujemy? tak, mniej więcej w ten sposób. Ale wie pan, że ma powstać ta fabryka i tak dalej, z marka Izera. No już dzisiaj tu jechałem, to czytałem oferty pracy dla górników. I to lepsze niż w górnictwie. Ale co pan sądzi o tym, że... Bo z tego, co ja słyszałem, to jeżeli ta fabryka oczywiście powstanie, to jej lokalizacja jest przesądzona i to będzie Jaworzno. Czyli co, w Rudzie zostanie zlikwidowana kopalnia, a fabryka, która miała łagodzić skutki społeczno-ekonomiczne, to trafi do Jaworzna? Cały czas mówimy, najpierw miejsca pracy, potem restrukturyzacja. No nie można na obiecankach zlikwidować górnictwo i potem czekać, co dalej, co z tymi ludźmi. To gdzie myśmy już głęboką restrukturyzację przeżyli. Gdzie te miejsca pracy w takim razie, na przykład w Rudzie Śląskiej? W tych terenach, gdzie się próbuje zrobić głęboką restrukturyzację. W Rudzie Śląskiej są trzy kopalnie.
i nikt nie powiedział, że te trzy kopalnie muszą być zlikwidowane. Mało tego, byłoby to nieekonomiczne, nienormalne, gdyby tam te trzy kopalnie zlikwidować, no i byłoby to zabójczy cios dla miasta. No takich rzeczy robić nie można i na to na pewno nie pozwolimy. Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.